Siemanko, z tej strony Elio, Batarii Retrofan. Ostatnio miałem taką drobną spinę odnośnie czasu korzystania przez dzieci z komputera, z tabletów. Oczywiście nie ja tą spinę nakręciłem, ale stanąłem w obronie dzieci, bo też uważam, że przesadne siedzenie na komputerze i tablecie, no to nie jest spoko. Jak dziecko wraca ze szkoły i od 14 do 21 gra i tyle. Natomiast moje dzieci tak nie robią. Moje dzieci najpierw się pouczą, zjedzą coś, pobawią się ze sobą, a tego komputera i tabletu jest, no jest powiedzmy 2-3 godziny dziennie i nie uważam to, żeby była jakaś przesada. Ja jako młody chłopak na Atarynce siedziałem w ciul więcej czasu, bo to właśnie ja byłem gościem, który wracał ze szkoły, szybko odpierdzielił zadania. Ja byłem mega dobrym uczniem, zawsze miałem świadectwo z paskiem w podstawówce, także szybko ogarnąłem co było trzeba i siedziałem na Atari po prostu do upadłego. Rodzice nie robili mi z tego tytułu wyrzutów. Ja też swoim dzieciakom nie mam zamiaru robić, bo nie uważam, żeby to było coś złego, korzystanie i granie w gierki. Takie pindolenie, jak się gdzieś pojawia, że mają zły wpływ gry na dzieci, bo jest przemoc i tak dalej. No ja pierdzielę. Ja też grałem w gierki, może nie z tak realistyczną grafiką, ale też grałem w gierki, gdzie się przelewała krew, gdzie się chodziło, dźgało nożem kogoś, strzelało, kopniakami rozwalało czaszki i tu już nie mówię o takich późniejszych czasach z Mortal Kombat, które w ogóle było mega krwiste, jak wiecie, ale nawet na Atari były gry, w których się chodziło, zabijało, lało po ryjach i tak dalej. Jakoś nie wyrosłem na bandziora, który chodzi po ulicach i leje i morduje innych. Jakoś ten czas spędzony przy komputerze nie odbił się na mojej nauce. Pracuję, mam dobrą pracę, jestem, myślę, dobrym człowiekiem, więc nie wiem, o co chodzi z tym rzucaniem się do dzieci, że za dużo siedzą. A powiem więcej, ja osobiście uważam i moje dzieciaki są tego przykładem, że bardzo wiele z tych gier naprawdę sprawia, że dzieciaki są mądrzejsze, szybciej kojarzą pewne rzeczy, fakty, lepiej sobie radzą z rozwiązywaniem różnych jakichś problemów, aż po takie rzeczy jak mega dobry refleks u dzieciaków. Więc ja naprawdę nie uważam, że to jest coś złego siedzieć i sobie pograć z taką częstotliwością, jak to moje dzieciaki robią, bo nic z tego złego nie wynika, a wręcz przeciwnie. Moja na przykład Zuzka swego czasu grała bardzo dużo w takie gierki jak The Incredible Machines, nie wiem czy pamiętacie, na PC-cie. Tam trzeba było poukładać z różnych elementów maszyny, które miały wykonać jakąś czynność. Świetnie jej w to szło. Jak się teraz, nie wiem, uczymy, pytam ją czegoś, no to też mega szybko trybi. Świadectwo ma cały czas z paskiem. Ostatnio miała średnią 5,35, rok wcześniej 5,4. Dostaje nawet stówkę stypendium rocznie od szkoły, więc naprawdę, gdzie jest ten zły wpływ gier na dzieci? Są oczywiście ekstremalne przypadki, kiedy coś takiego jest, ale to są wyjątki potwierdzające regułę, że ktoś w Stanach po zagraniu, nie wiem, w Duke'a Nukema 3D wyszedł i rozstrzelał pół szkoły, to nie znaczy nic, bo 50 milionów innych dzieci tego nie zrobiło. Więc nie wiem, jak jest u was w domu, ale ja podejście do grania mam naprawdę luzackie i nie widzę w tym nic złego. A teraz jeszcze jak się pojawiło Atari w moim życiu i dzieciaki się na to nakręciły, co kilka dni naprawdę fajnie sobie ciupiemy w takie gierki jak te Speedmaza, ostatnio co wrzuciłem, jak Kawernia. Dzieciaki się tym cieszą, spędzamy wspólnie czas, a to dodatkowo jeszcze nakręca bardzo fajną rzecz u mnie w rodzinie. To, co ja miałem ze swoim ojcem. Ja bardzo ze swoim tatą lubiłem rozmawiać, jak byłem mały. On mi opowiadał o swojej pracy tam na kopalni. Na górze pracował, nie na dole. O pracy na kopalni, o tym, jak się stało w kolejkach, jak nie było w sklepach niczego i tego typu klimaty. I teraz moje dzieci w podobne pytania idą. Też mi pytają, skąd miałem Atari, gdzie je można było kupić, dlaczego tyle kosztowało, co ja robiłem, jak byłem mały. I ten też komputer przyczynił się do tego, że spędzamy jeszcze więcej czasu niż spędzaliśmy, a i tak było go bardzo dużo, na opowiadanie o tym wszystkim. Trochę sobie pogramy, poskaczemy tymi pikselami po ekranie, potem sobie gdzieś tam siadamy na łóżko, kładziemy się, opowiadamy sobie, dzieci słuchają i jest naprawdę fajnie. Nie wiem, jeżeli macie też jakieś swoje spostrzeżenia dotyczące dzieci i korzystania z komputerów, tabletów, napiszcie proszę w komentarzach. Na razie.
Jeżeli filmik się podobał, to łapka w górę, a osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, zachęcam, aby to zrobiły. Na razie.